Cześć, z tej strony Mirek. Zapraszam do wspólnej jazdy. Wyjechaliśmy z Gdańska w kierunku Nysy o godzinie 19. Tu byliśmy druga w nocy. Także wszystko było spokojnie, fajnie się jechało, bo nie było dużo ruchu. Jestem kierowcą od 1984 roku. Tu u pana Lipnickiego jeżdżę 15 lat, z czego z chłopakami jest 10 lat, tylko 2 lata było przerwy. Bardzo dobrze mi się z chłopakami jeździ, fajni ludzie, nie można narzekać, wszystko w porządku. Muszę przyjść troszkę wcześniej, żeby chłopakom nagrzać autokar. Żeby mieli, przyszli, jak przyjdą, to żeby mieli ciepło. Kiedyś wjechaliśmy, miałem urodziny, dostałem od nich koszulkę taką ładną. No oni się zmieniają, ja nie, ja cały czas jestem ten sam. Serwował będę. Byłem młodszy, chodziłem do szkoły podstawowej, to grywałem w siatkówkę, w ręczną. Przychodzę, was kontroluję, czasami mogę piłki podawać. Sakramentalne pytanie przed każdym meczem. Jaki dzisiaj wynik padnie? No myślę, że wygramy. Przeżywam jakimś tam... W słowach to mówię, przeżyłem, tu naprawdę to, co dzisiaj widać, to tak nie bardzo. Dobrze przyjmuje to bójstwo, komenda środek. A więc misję skończyliśmy, wyjechaliśmy 0:15, z Nysy 7:15 byliśmy na miejscu. Jak wypadło, tak wypadło, wspierajmy dalej chłopaków, może będzie lepiej. Będzie, mam taką nadzieję, że będzie lepiej.